Choć święta już dawno minęły, to dodatkowe kilogramy na wadze pozostały. Teraz każdy chciałby się ich pozbyć jak najszybciej. Zapytaliśmy specjalistów, jak to zrobić. Nigdy nie ma tak, że od razu po jednym dniu my schudniemy, tak? Nie ma nigdy czegoś takiego, że od razu nam waga spada. Często jest tak, że skupiamy się przede wszystkim na efektach, na tym, żeby jak najszybciej coś osiągnąć. Żyjemy też w takim bardzo dziwnym czasie, gdzie szybkość życia nie nadąża często też właśnie z motywacją i nie nadąża też z emocjami. W związku z tym chcemy jak najszybciej widzieć efekty. I wydaje nam się, że jeżeli codziennie będziemy chodzić, to będziemy od razu mieli efekty. Niestety to tak nie działa. Przede wszystkim postanowieniem noworocznym powinno być to, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, ale czemu nie byli lepszym człowiekiem w lepszej formie i w lepszej kondycji, co wiąże się oczywiście ze zdrowiem. Postanowienia noworoczne są różne, przeróżne. Przeważnie to jest 50 na 50. Albo przybranie masy mięśniowej, albo utrata wagi. Jeśli chodzi o jedno i o drugie, wiąże się to z pewnymi konsekwencjami w dążeniu do celu, z wytrwałością, z samodyscypliną, samozaparciem. Odpowiednie żywienie, to jest podstawa. Nie jest to łatwe, jest to akurat najcięższy temat w tych dyscyplinach, które tutaj uprawiamy. Zdrowe, regularne posiłki. Co 3 godziny powinny być spożywane, odpowiednio dobrane pod klienta, pod osobę ćwiczącą i oczywiście jego celów. I tak to wygląda. Odpowiednio dobrane ćwiczenia, trening jest bardzo ważny. Także jeśli radzimy sobie sami, jest świetnie. Jeśli nie, postawmy naprawdę na dobrego trenera, nie pseudotrenera. Wtedy on dobierze nam odpowiedni zestaw ćwiczeń. Najpierw proponuje się rozruszać. Bieżnia, orbitrek, rowerki. Tego typu sprzęt. Po tygodniu takiego rozruchu można wejść na treningi ogólnorozwojowe, czyli przyzwyczajenie organizmu przede wszystkim do wysiłku fizycznego. Jeśli wcześniej nie ćwiczyliśmy, postawić na 2 tygodnie właśnie tego typu treningów. Później już spokojnie można sobie wszystko odpowiednio dzielić. Jeżeli chodzi o samo spalanie tkanki tłuszczowej, to tu bym bardzo widział trening aerobowy, tym bardziej, że nie mamy żadnego pojęcia, jak działają maszyny i ogólnie jakiś tam trening siłowy. Także bieżnia, orbitreki, rowerek, taki trening 45 minut do 60 minut w zupełności wystarcza, nie trzeba się jakoś tam po 2 godziny też męczyć, to też jest głupotą. Nawet nie wychodząc z domu, możemy zadbać o swoją sylwetkę. Skłony, wykroki, przysiady, to wszystko w domu możemy zrobić praktycznie bez sprzętu. Trening w domu, no ciężka sprawa, z tego względu, że no, nie doćwiczymy wszystkich partii odpowiednio na pewno. Jedynie trening w domu można sobie coś zrobić w roli tabaty. To jest taki szybki, intensywny trening, trwa on do 4, 10, max 15 minut. To już jest takie wszystko, co naprawdę taki trening mocno napędza ten metabolizm i możemy wtedy właśnie jedynie takie rozwiązanie bym widział, co do treningu takiego wydolnościowego, jakiegoś tam turbo spalającego. Oprócz wysiłku fizycznego ważna jest odpowiednio dobrana dieta i nastawienie psychiczne. Wiadomo, że okres świąteczny jest takim ciężkim okresem dla nas, zwłaszcza dla osób, które są na diecie, dlatego bardzo ważne jest, aby przede wszystkim wrócić do tych zdrowych nawyków żywieniowych, zwłaszcza 5 posiłków w ciągu dnia i oczywiście zaczynając od tego najważniejszego, jakim jest śniadanie. Uważam, że bardzo dobrym pomysłem jest włączenie większej ilości błonnika w ciągu dnia, który nam oczyści przede wszystkim organizm z toksyn. Tutaj błonnik możemy znaleźć na przykład w makaronach pełnoziarnistych, kasze, owoce suszone, które zawierają mnóstwo pektyn. Dodatkowo oczywiście musimy pamiętać o wodzie. W ciągu dnia powinno jej się pojawić około 2 litrów dziennie wody, najlepiej mineralnej, która dodatkowo wzbogaci organizm w podaż składników mineralnych. Przede wszystkim plan, tak, rozłożeniem sobie tego schudnięcia, tak, czy tego spadku masy ciała właśnie na jakiś okres czasu, żeby to nie było, żeby nie zakładać, że te efekty będą bardzo szybko, ale żeby starać się motywować się do tego, że jednak chce coś zrobić dla siebie, tak? Planowania, robienia czegoś małymi kroczkami, tak? Nie skupiania się tylko i wyłącznie na bardzo szybkim efekcie.